Siemano graczu, nudzi ci się? Spokojnie, mi też się nudziło, ale znalazłem jedne z najlepszych nowych gier na telefon i dzisiaj pokażę ci listę 20 gier, które zabiją twoją nudę raz na zawsze. Oglądaj do końca, by nie przegapić żadnej produkcji, przy której możesz się świetnie bawić. Gotowy? Zaczynamy nasz gamingowy seans. Jak będziesz w to grać na biologii, to nauczycielka ci wybaczy. Fascynująca, naprawdę fascynująca gra, w której podróżujesz po ludzkim ciele jako regenerujące się komórki, które pomogą człowiekowi przejść przez wszelkie trudne etapy i dalej żyć w spokojnym rytmie. Aktywuj określone procesy w organizmie, stale walcz z pojawiającymi się wirusami, nie wpadaj w pułapki i badaj nowe bakterie, aby wiedzieć, jak z nimi walczyć w przyszłości. Asymetryczna gra akcji, w której wcielisz się w agentów wykonujących zadania i ukrywających się przed ludźmi, którzy na nich polują. Grafika rzuca się w oczy i może nie dorównuje najnowszemu Hitmanowi, ale dzięki fajnej animacji postaci i innym elementom efekt immersji jest po prostu spory. Jest to przygoda, w której możesz się odnaleźć na kilka godzin wciągającej zabawy, to na pewno. Ciekawa pionowa rozgrywka koszykarska na telefon, w której tworzysz drużynę składającą się z trzech zawodników NBA. Będziesz rywalizował z graczami z całego świata w trybie PvP, a mecze odbywają się w czasie rzeczywistym, co buduje jeszcze większe emocje. Twoim głównym zadaniem jest zbieranie rzadkich kart koszykarzy. Aby to zrobić, musisz zdobyć skrzynki z łupami i monety, a w tym celu dodano do gry codzienne wyzwania, wydarzenia i kampanie sezonowe. To takie anime Tower Defense. Wydarzenia w grze toczą się w postapokaliptycznym świecie, w którym złośliwi przestępcy, zwani grzesznikami, stają w obronie ludzkości przed zmutowanymi ludźmi. Przejmiesz nad nimi kontrolę i ujawnisz ich siłę w bitwach. Każda postać ma swoje zdolności, które możesz ulepszać. To wszystko starannie oprawione w ładną i przyjemną dla oka grafikę i efekty wizualne. Jest to gra RPG, uwaga, dla dorosłych. Jeśli chodzi o jakość grafiki, ta gra jest jedną z najbardziej zaawansowanych na Androida. Rozgrywka jest naprawdę łatwa i przyjemna. Walka jest turowa, gdzie kontrolujesz kilka postaci. Każda ze specjalnymi umiejętnościami i zdolnościami. Jedni świetnie atakują, inni bronią, a kolejni leczą współtowarzyszy. To właśnie z nimi będziesz przemierzał lokacje tego mrocznego świata. Pamiętajcie, że trzeba mieć ukończone 18 lat, by móc zagrać w tą grę. Mam tu dla ciebie dynamiczną strzelankę z epickimi bitwami i różnymi trybami gry. Do twojej dyspozycji są dziesiątki potężnych bohaterów, bitwy 4x4 z graczami z całego świata, ciekawe historie i ekscytujące przygody. Twoim zadaniem w tej kolorowej oprawie jest pokonać najeźdźców z kosmosu, którzy chcą zdobyć energię Ziemi. Będziesz cieszyć się ekscytującymi bitwami, oszałamiającą grafiką i kolorowym wszechświatem. Gra przypomina Apex Legends Mobile. Są podobne ogromne lokacje, kaniony, futurystyczne technologie, postacie o unikalnych umiejętnościach, rozgrywka pierwszoosobowa, szukanie przedmiotów, lądowanie na mapie itd. Musisz zebrać rzadkie surowce w 10 minut, potem już robi się wąsko i będziesz musiał ruszyć w ostry bój. Możesz liczyć na zoptymalizowany interfejs i dostosowanie sterowania. Cudowna rozgrywka. Jeżeli jesteś fanem LoL'a lub Fortnite'a, to Super Power Squad ci się spodoba. Projekt jest czymś pomiędzy MOBA a strzelanką. Tradycyjnie możesz mieć postacie z własnymi cechami, talentami i umiejętnościami, a także mapy, na których znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zarówno sprzęt, jak i miejsca zasadek na innych graczy. Piękna grafika i przejrzyste sterowanie spinają ogromną klamrą całą tą produkcję. Świętując 10 lat anime Sword Art Online, Chryste, minęło już 10 lat, pojawiła się nowa gra mobilna. Przejmiesz kontrolę nad postaciami prosto z anime, takimi jak Kirito i Asuna, w zaciekłych bitwach 3D. Przed tobą całkowicie nowa, oryginalna fabuła, a do tego genialny RPG, który pozwoli ci wczuć się w świat gry, jak i w rozwój swojej postaci oraz ekscytujące pojedynki z silnymi bossami. Piłka nożna na Androida, która posiada realistyczne modele piłkarzy. Nie jest to tylko symulator menadżera, w którym ustalasz taktykę, zbierasz nowy skład i po prostu przyglądasz się meczom z boku. Zamiast tego ręcznie zarządzasz każdym zawodnikiem, tak jak w FIFA. Dzięki tej technologii poczujesz niemal zapach trawy i stadionowego ducha.
Gra, która trzyma w napięciu od początku rundy do samego jej końca. Na samym początku wraz z czterema innymi graczami z całego świata przenosimy się na jedną z map, gdzie głównym zadaniem jest zdobycie trzech głównych punktów i utrzymanie ich oczywiście oraz przetrwanie w tym samym czasie. Ulepszaj swoją postać i broń, aby jeszcze skuteczniej niszczyć wrogów. Niesamowita akcja lotnicza w warunkach II wojny światowej. Będziesz mógł nie tylko brać udział w wykonywaniu misji kampanii dla różnych stron konfliktu, ale także walczyć w przestworzach w trybie PvP. Na twoim ekranie wyświetlać się będzie piękna grafika, zmieniające się pory dnia, warunki pogodowe, szczegółowe modele uszkodzeń oraz autentyczne samoloty z tamtych czasów. Morskie bitwy od twórców World of Tanks. Gra oferuje różne klasy statków, niszczyciele, krążowniki, pancerniki i wiele więcej. Jako dowódca będziesz miał możliwość pływania na historycznych okrętach wojennych, a bitwy odbywają się przeciwko graczom z całego świata. Tutaj masz dwa cele. Podbijasz strefy i zatapiasz statki wroga, otwierając ogień. Statki, które kontrolujesz, oparte są na prawdziwych modelach, dzięki czemu możesz przeżyć naprawdę epickie bitwy morskie. Jest to zabawna gra symulacyjna, w której musisz złapać jak najwięcej ryb i odkryć tajemnicze głębiny. Sterujesz rybakiem, który chce zaspokoić swoją ciekawość i bada stworzenia morskie w pobliżu wyspy, na której mieszka. Pływasz łodzią i odkrywasz różne egzotyczne obszary z unikalnymi stworzeniami, które możesz dodać do swojej kolekcji. Trochę zręcznościowa i bardzo przyjemna produkcja. Rozgrywka toczyć się będzie w mrocznych i opuszczonych miastach. Twoim zadaniem jest zdobycie pola bitwy i udana ucieczka. Twórcy obiecują hardkorową strzelankę FPS z dynamiczną zabawą i personalizacją broni. Grafika jest imponująca i realistyczna, oczywiście mówię tutaj w ramach gier mobilnych. Gra oferuje też spory świat do odkrycia i przemierzenia oraz taktycznego wykorzystania. Mam tu dla ciebie świetną grę zręcznościową, która ma proste i wygodne sterowanie. Przypomina trochę Angry Birds, gdzie musisz naciągać postać i strzelać nią do celów, jednak tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane. Musisz obliczyć nie tylko wysokość, ale także siłę rzutu. Jeśli masz chwilę czasu i chcesz zająć się czymś przyjemnym, ta gra jest do tego idealna. Zombie na tych ponurych wyspach są bardzo okrutne. Gdy tylko trafisz na tę wyspę, od razu wiesz, że to bilet w jedną stronę. Mutanty, żywe trupy i całe frakcje walczących ze sobą ludzi rzucają się również na ciebie. Ten apokaliptyczny świat jest zwariowany na swój indywidualny sposób. Twoim zadaniem jest budować i ulepszać swoje schronienie, wytwarzać przedmioty i wydobywać zasoby. Mobilna strzelanka na Androida i budżetowa alternatywa dla Call of Duty Mobile, w której gracze dzielą się na dwie drużyny i biorą udział w strzelaninach na małych mapach. Do dominacji na polu bitwy oprócz broni palnej służą wszelkiego rodzaju gadżety, artyleria, UAV itd. Gra idealna do luźnego pogrania sobie kilku meczów na rozluźnienie po szkole czy pracy. Trzecia część genialnego horroru. Zmierzysz się z korporacją X i postarasz się przeżyć okropności ukryte w tym piekielnym miejscu. Jeśli lubisz takie gry jak Ice Cream, Granny czy Baby in Yellow, w których horror łączy ze sobą zabawne momenty z przerażającymi, to koniecznie ograj ten tytuł. Wysoka jakość grafiki, rozwinięta sztuczna inteligencja, różne poziomy i scenariusze, sporo fajnych zagadek, po prostu super produkcja. Będziesz mógł tutaj świetnie się bawić, strzelając do zombie w kolorowej scenerii. Będziesz działał w różnych sytuacjach, czasem za pomocą karabinów snajperskich, a czasem ostrzelasz ich z bliska. W każdym wypadku musisz strzelać dokładnie, w dobrym czasie i do najbardziej opłacalnych celów. W przeciwnym razie ktoś zginie lub nie zdołasz wykonać zadania. Na dzisiaj niestety to tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!